Strategiczne bombowce Tupolew Tu-22M trzymają patrolować przestrzeń powietrzną wzdłuż zachodniej granicy Białorusi, podało w sobotę białoruskie Ministerstwo Obrony. Zobacz, Wielkopolska. Bomba wydobyta z jeziora. Wyciągnęli ją minerzy z marynarki wojennej. Reuters donosi, że we wcześniejszych patrolach granicy polsko-białoruskiej brały udział odrzutowce Su-30SM z Białorusi i Rosji. Russian Tu-22M3 bombers took part in a joint patrol of the borders of the Union State of Russia and Belarus. Pits.twitter.com, LZPMI987R, Ignorance, the root and stem of all evil, Małpka Iwan 8848, December 18, 2021 rok. Białoruś graniczy na zachodzie i północnym zachodzie z Polską i Litwą, które należą do Unii Europejskiej. Z kolei stosunki Białorusi z UE są napięte z powodu kryzysu migracyjnego. Tupolew Tu-22M3. Rosyjski samolot bombowy średniego lub dalekiego zasięgu przeznaczony do wykonywania uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne rozmieszczone w strefie operacyjnej przeciwnika. Projekt Tu-22M jest nowszą wersją modelu Tu-22. Najbardziej widoczną różnicą jest zastosowanie w konstrukcji Tu-22M skrzydeł o zmiennej geometrii. Od momentu wejścia do służby największym użytkownikiem Tu-22M pozostaje rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu, posiadające co najmniej 125 maszyn. Podstawowym zadaniem Backfire'ów w tej formacji wojskowej jest penetracja nieprzyjacielskiego terytorium i niszczenie bombami i pociskami kierowanymi celów położonych głęboko na zapleczu przeciwnika. Drugim wielkim użytkownikiem jest rosyjskie lotnictwo morskie, do którego na początku lat 90 XX wieku przeniesiono 47 samolotów Tu-22M, stacjonujących obecnie głównie w bazach na dalekiej północy. Wideo, raport. Ośrodek reprodukcji człowieka na Ukrainie. To tam rodzą się tysiące dzieci, na zamówienie, twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo. AML, polsatnews.pl, Reuters.